Aby wszyscy byli jedno. Ewangelia według Jana, 17 rozdział, 21 werset. Jedno ciało i jeden duch. List do Efezjan, 4 rozdział, 4 werset. Związani z wiecznym Synem. Jedność, o którą modlił się Pan Jezus, została zachowana wśród apostołów i pierwszych chrześcijan. W trakcie wydarzeń opisanych w Księdze Dziejów Apostolskich zauważamy, jak modlitwa Chrystusa została wysłuchana również w odniesieniu do jedności wszystkich dzieci Bożych spośród Żydów i pogan. Ta jedność to nie tylko jedność celu, ale także w praktyce. Rozważając te sprawy, musimy pamiętać o kontekście pism Jana, gdyż mówi on o rodzinie Bożej, odróżnionej od Kościoła Boga Żywego i Królestwa Bożego. Jednak prawdziwi uczniowie w dzisiejszym Królestwie są również żywymi członkami ciała Chrystusa i jednocześnie częścią Bożej rodziny, mając Chrystusa za swoje życie i ciesząc się relacją z Ojcem w mocy Ducha Świętego, związani, nie zjednoczeni, z wiecznym Synem. Porównując ten pierwszy werset z drugim, pierwszy werset, aby wszyscy byli jedno, Jana 17:21, aby wszyscy byli jedno, z drugim wersetem, jedno ciało i jeden duch, list do Efezjan 4:4, jedno ciało i jeden duch, czyli porównując, aby wszyscy byli jedno, z jedno ciało i jeden duch. To porównując te wersety, rozumiemy, że oba fragmenty odnoszą się do tych samych osób. Jednak kontekst jest inny, ponieważ list do Efezjan, 4 rozdział, ciało na ziemi, czyli wszyscy prawdziwi chrześcijanie, jest nierozerwalnie związane z Chrystusem w chwale, zjednoczone z uwielbionym Synem Człowieczym. Co ciekawe, siedmiokrotna jedność, jedno ciało, jeden duch, jedna nadzieja, jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec, ma być wypracowana w trzech identycznych sferach, połączonych z osobami boskimi, tak aby rzeczywistość i praktyka były zasadniczo podobne. Oczywiście jest to z Bożego punktu widzenia, gdyż Duch Święty działa w ciele, Pan w Królestwie, a Ojciec w rodzinie Bożej. Kiedy rozważamy te rzeczy w związku z odpowiedzialnością i niepowodzeniem człowieka, zauważamy różnicę między rzeczywistością a praktyką. Tak, że kręgi te niekoniecznie pokrywają się. Bóg zachowuje jedność w tych trzech sferach pomimo niepowodzeń człowieka. Naszą odpowiedzialnością jest utrzymanie jedności ducha nawet tam, gdzie człowiek zawiódł, a do tego potrzeba siedmiu kwalifikacji. Efezjan 4, od 2 do 3 wymienia te siedem kwalifikacji. Tak więc z Bożego punktu widzenia jedność, o którą modlił się Pan Jezus Chrystus, była tam od pięćdziesiątnicy. Od pięćdziesiątnicy i będzie tam aż do wniebowzięcia Kościoła. Ta jedność zostanie ukazana w doskonałości w nadchodzącym dniu, jak to nam mówi Ewangelia Jana, 17 rozdział, 23 werset. Jednak to wszystko nie uchyla naszej odpowiedzialności za pilne zachowanie jedności ducha na tle niepowodzeń. Niech Pan nam pomoże. Aby wszyscy byli jedno ciało i jeden duch.